Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. A dziś porozmawiamy tak trochę nie, nie, poważnie o znaczy niepoważnie o poważnej sprawie, czyli o klaunie morawieckim, bo to już, drodzy Państwo, nazywanie go Pinokiem to nam się znudziło. To jest koleś, który po prostu ośmiesza siebie. Ośmiesza też po prostu powagę państwa. Będzie teraz przez jeszcze jakieś 25 dni, bo do 11 grudnia, będzie udawał, że stworzy rząd. A wszystko po to, żeby jak najdłużej trzymać władzę, żeby jak najdłużej jeździć limuzyną, żeby jak najdłużej korzystać z blichtru władzy, z ochrony boru. No bo Morawiecki to chyba jeszcze, co prawda po dymisji jeszcze jakiś czas będzie miał tą ochronę. Nie wiem, jaka tam jest czas, Tomku. Sopu. Sopu, przepraszam. Bo, ale to, to taki... Może sof... wrócą stare nazwy, ja też optuję za tym, bo to te głupoty. Nie wiem, odpisy odpisy całkiem, całkiem się odp odpisy. Ten, służba Ochrony Państwa powstało. po co się zmienia, drodzy Państwo, strukturę i nazwy? No właśnie po to, żeby po pierwsze nowe, nowe nazwy to nowe bryloczki, nowe... E identyfikatory, nowe ubrania z nowym, z nowym logiem. Wszystko można podzlecać znajomym. Kalendarzyki, długopisiki, te eee, wszystkie te pierwsze. bo kalendarzyki to można wymienić tego. Natomiast te, te, to daje okazję do wielu różnych drobnych zarobków. Wiecie Państwo, e, myśmy naprawdę tego nie wymyślili. To pamiętacie Państwo, że PiS zaczynał kradzieże. Władza PiS zaczynała kradzieże od napaści na kontenery PCK, bo kontrolowali PCK, więc brali jako kontrolujący PCK brali odzież. odzież, tą tak, tą, tą odzież dochodzą, tak, brali odzież, ludzie z serca oddawali tak, jednym sprzedawali. ludziom, oddawali, i to jest, to jest, to jest żenujące. To jest ten poziom, masz rację, to jest ten poziom, tak zaczynają. Uczyli, uczyli się, uczyli się tych, tych, tych swoich złodziejstw w ten sposób, tak. I to, jest, to jest, to jest taki przykład tego, potem się to oczywiście rozszerzało, potem wtedy jeszcze Morawiecki nie był premierem, no Morawiecki tutaj wniósł know-how ewidentnie. Natomiast prawda jest taka, że kpią z jego misji sami zainteresowani. E nie znam znam się na oraniu to może zostanę ministrem rolnictwa takimi słowami jeden z posłów skwitował w sejmowych yy ułarach próby utworzenia rządu, której podjął się Morawiecki. Jak napisała Wirtualna Polska, w klubie parlamentarnym PiS nie widać większego zainteresowania składem rządu, który nie ma żadnych szans na zdobycie sejmowej większości. Oficjalny przekaz yy, każe, powtarzać teraz, cytuję artykuł na temat, że premier Morawiecki decyduje o składzie rządu i prowadzone są rozmowy, jednak w nieoficjalnych rozmowach politycy przyznają, że nie chcieliby firmować swoją twarzą przedsięwzięcia z góry skazanego na porażkę. No i teraz takie właśnie teksty są, że nie dostałem propozycji, mam nadzieję, że nie dostanę, bo to będzie propozycja zagrania w politycznym teatrze ze świadomością spadku ze sceny. I teraz to, są, to, to, jest, to jest w ogóle zabawne, że nie wiadomo, czy... Bo to sam, sam Kaczyński powiedział dziennikarzom, że jeszcze nie dostał propozycji wejścia do rządu. Wiecie państwo, bo to będzie show. Będzie trzeba się stawić u Andrzeja Dudy, Trzeba będzie odebrać te zaświadczenia. Ja nie wiem, wiecie Państwo też, bo ja na przykład nie wiem, jak to wygląda. Czy na przykład, jeżeli oni dadzą tą fuchę tego pełniącego obowiązki ministra, bo to nie jest minister tak naprawdę, i z którym on idzie do Sejmu i ma. On nie będzie głosował, uważam, bo dlatego, że przeprowadzenie tego aktu żebrania o głosy. W sytuacji, w której wiadomo, że dostanie maksymalnie, maksymalnie dostanie 194 głosy. Maksymalnie, drodzy Państwo, to jest, bo to też nie jest pewne, czy, czy na przykład ten rząd poprął wszyscy ludzie z klubu PiS i uwaga, i klubu Kukiza, koła Kukiza, przepraszam, bo teraz jest tak, że jest koło Kukiza i klub PiS. No więc, Tomku, dlaczego mówimy klaun? Dlatego, że ja się państwo, to jest obniżanie poziomu państwa, rangi państwa. Tak naprawdę im się wydaje, ja już, my już wiemy, że oni nie uda, nie uda im się obsadzić szefa KNF-u. Gdyby byli cwani, powinni byli to zrobić przed 13 listopada. Powinni byli powiedzieć szefowi KNF-u, żeby złożył rezygnację. I żeby powołać go wtedy jeszcze, póki był urzędującym premierem. Również ta były tutaj takie analizy w obozie koalicji, że również to dałoby się podważyć. Jako tak zwane nadużycie prawa podmiotowego, czyli tak zwana, wiecie państwo, to jest taka piękna, kiedyś ona była klauzula prawa podatkowego, że nie wolno używać klauzuli obejścia prawa, czyli nie wolno zawierać transakcji, których jedyną celem jest zapłacenie niższego podatku, czyli, że tworzysz transakcje, które są, nie mają racji bytu ekonomicznego innego niż obniżenie należności podatkowej i to była ta. Tak, i ta sama klauzula jest właśnie w prawie cywilnym. Tutaj się. Ja, szanowni Państwo, to są naprawdę świetni prawnicy po drugiej stronie. To jest to jest tak, że PiS to będzie, przepraszam, za określenie, to będzie walka gołej dupy z batem. To znaczy, oni, oni po prostu zetrą się, bo to po tej stronie jest i poparcie społeczne, szanowni państwo. I poparcie, które będzie rosło, dlatego że po wejściu ludzi do tych wszystkich przepastnych miejsc, tam gdzie oni kradli te pieniądze, jak zostanie to pokazane. Wiecie Państwo, wyszło do tej pory manko z tym funduszem operacyjnym, które tak naprawdę wyszło tylko i wyłącznie dlatego, że nie udało się Tomka obarczyć winą za to. Gdyby oni milczeli. Nie wpadli na genialny pomysł, to by to nie wyszło. Takich funduszy operacyjnych, gdzie tam była manko na 13, około 13 milionów złotych i to po roku e, rządów, nie całym roku rządów Ernesta Bejdy w tym. Takich mank, takich funduszy operacyjnych, funduszy tylko, że nie tak... Bo fundusz operacyjny służb to w normalnym państwie jest druk ścisłego zarachowania. Wiecie państwo, to jest tak, jak chcieli znaleźć kwity na Pawła Wojtunika, i zrobili właśnie ten dokładny audyt to się okazało że tam się zgadza wszystko do złota grosza nie brakowało wszystko, na... wszystko jest bo wiecie państwo, to jest, normalny człowiek sobie nigdy nie pozwala po prostu na dotknięcie się, bo to są pieniądze ścisłego zarachowania. Bierzesz taką kasę, chcesz komuś wręczyć źródło, to masz nagrać źródło, źródło ma się podpisać i jeszcze ci mogą załatwić to, że jak będziesz wręczał, czy ci jeszcze masz powiedzieć, gdzie będziesz wręczał, jak będziesz wręczał i ci mogą wysłać kontrolera, który to obejrzy, czy tak było, jak twierdzisz. I... Ale wiesz, to jakiś czas będzie spotkanie z kontrolerem, który będzie przy, 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 przy tobie zapytać ile razy dostawał, wyraźnie. Tak. Tak, tak, bo to, to są... Te... Czy, czy się nie musi dzielić? Delikatnie, tak. no tak to wygląda. Tak, tak. bo to jest, to, to też jest, tak. Państwo, tutaj mamy opowieść o dwie wiórek, jak to, skrzy... jak to współpracownicy służb byli krzywdzeni, to znaczy ich promotorzy, tudzież ludzie, którzy, tak zwani oficerowie prowadzący, brali na przykład na nich jakieś dodatki świąteczne, jakieś zapomogi dla TW w kłopotach i na przykład kazali im kwitować odbiór, wręczali im po prostu już nawet nie połowy, czasami to już były nawet kwoty rzędu ułamków, czyli że kwot, z kwoty 10 tysięcy do TV trafiało 2-3 tysiące, a resztę zatrzymywał sobie operator. Mówiąc na zasadzie. Mku, ma... Mam nadzieję, że te, że te słynne rzeczy, które u Olechowskiego wyszły na zdjęciach, to nie było z szatni operacyjnej CBA, bo oni sobie zrobili w szatni operacyjnej CBA taki magazyn dobrania brania drogich rzeczy, do obdarowywania torebkami, do obdarowywania drogimi, drogimi ubraniami. Takie ubrania powinny być albo schowane, czy takie drogie rzeczy, albo, albo komisyjnie zniszczone. A oni se stamtąd brali, no kursy perukarzy, no wiesz, oni tam co mogli. Czerpali pełnymi garściami, także wcale bym się nie zdziwił, że te rzeczy, słuchaj, my mamy niedrogo, proszę bardzo, tutaj w ramach prezentów. Masz, nie musisz kupować. Znaczy, nie, Wiesz, nie, nie, to, to, to nie. to, Aż takich. Aż takich nie było rzeczy. Wiecie Państwo, to była taka historia, gdzie ja myślałem, że to mnie chcą zamknąć, bo to była taka historia, gdzie żeśmy przejmowali jakieś materiały. Ja byłem właśnie w knajpie na Bielanach i mówię do Tomka: bo mówię sobie, Słuchaj, Sary, zaraz coś ci prześlę, bo nie wiem, czy nie, wiem, czy nie dotrę, do, czy dotrę z tymi rzeczami do domu. Wszyscy to... takie same buty, pamiętam. pamiętam tak, ja, to jest, to jest Panie Panie. Panie. Ja to nawet jest na Twitterze do złapania, <śmusznie> bo ja napisałem od razu z tej knajpy. Napisałem... Zdjęcia masz ich wszystkich tych samych butach. Tak. Wiecie Państwo, ona jest tak, że obserwacja wchodzi e, i najpierw po prostu siedzi tam ze mną w tej knajpie. To jest taka knajpa, wiecie Państwo, blisko, to była knajpa blisko targowiska i tam no, ludzie nie przychodzą, to jest taka knajpa, to jest taki tak zwany tam Wietnamczyk, czy tam jakiś, jak to się mówią, bo czasami mówi się Chińczyk na każdego, czy Wietnamczyk, czy Koreańczyk, więc ten to był, to, 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 to jest to, 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 ten i tam ludzie po prostu, tam się w takich miejscach ta obserwacja się rzuca po prostu w oczy, bo tam nie przychodzi nikt siedzieć. Więc jak przychodzi facet, siedzi około godziny i prawie jak zegarkiem w ręku wychodzi i wchodzi jego zmiennik, który po prostu wygląda jak wygląda, ale ma dokładnie te same buty. Wiecie Państwo, to jest po prostu. To, 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 jest, to jest właśnie ten dom. Ja, ja Państwu wytłumaczę, bo rzeczywiście Janek, Janek tutaj zdradza wam część tej, tej kuchni, jak to wygląda, bo. Yy... Bardzo często, jeżeli jest mniejszy zespół operacyjny, to jest chyba na szatnia operacyjna, bo ci sami ludzie no, muszą później wyglądać inaczej, jeżeli idą za figurantem. To się przebierają. I jeżeli zawsze szkoli się ludzi w ten sposób, żeby zwracali uwagę na buty, bo często butów się nie chce zamieniać. Jedną z najważniejszych części garderoby są dobre, wygodne buty naprawdę, dla ludzi z obserwacji. I tutaj akurat wszyscy złapali te tenisówki, no, i trafili na Janka nie, Janek i Ale, tam, jechał. ale oni, ale Tom, bo, bo normalni ludzie to. Aby sobie poszli tego. A oni zaczęli traktować, bo normalnie szatnia operacyjna to nie nawet w lumpeksach kupują ubrania. A ci zaczęli kupować bardzo drogie rzeczy, których celem było to, żeby nie po. Używanie no... prywatnie jeszcze, nie tylko dużo. Tutaj... Tak, znaczy oni, nie, ale oni po tym, jak było na przykład, oni tam o, dali, dali nam przykłady, że były bardzo drogie torebki, bardzo drogie garnitury, które były wypisywane jako zniszczone, a oni potem już brali. Do siebie, do domu. czyli po prostu traktowali zakupy do szatni operacyjnej jako wehikuł podreperowania drogiej garderoby. Dobra, wracamy, wracamy do klauna morawieckiego. Do klauna, tak. Tak, bo morawiecki, wiecie Państwo, on kła to, że on kłamie non-stop, to jest jedno. To, że on opowiada o świetnym kondycji państwa, że zostawia budżet, że to jest takie, w sytuacji, w której mamy, uwaga, to jest budżet. Tak zwany ostrożnościowy. Co to oznacza? To znaczy, że Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu. To my, my będziemy mieli w przyszłym roku 9% PKB. Jak teraz tam się mówi dużo o przystąpieniu do euro, to nas, nas z takimi parametrami do tego euro nikt nie wpuści. Dlaczego? Jak kiedyś Państwu powiedziałem, no to możemy zrobić osobną rozmowę. Z czego to wynika? Generalnie w, w, w przyjęcie euro, samo przyjęcie euro ani nie pomaga, ani nie, bo to jest tak naprawdę kolor farby drukarskiej, na której stworzony jest pieniądz. Natomiast, gdyby na przykład PiS rządził, w czasach, w której mamy euro, byłaby mniejsza możliwość kreowania pieniądza niż, niż miało Narodowy Bank Centralny. To jest jedno. Natomiast to ma swoje tak zwane plusy i minusy. Natomiast przez to, że no, będziemy mieli podatni przez lata, dekady na. Bo ja wielokrotnie wypowiadałem się i pokazywałem, dlaczego to jest ryzykowne przyjęcie euro przy dużej dysproporcji rozwoju gospodarczego, to można sobie pokazać dane, jak to wpływa, natomiast w tym wypadku euro byłoby też czynnikiem stabilizującym, no, biorąc pod uwagę, co się dzieje na Ukrainie, że Rosja może nam, nas najeżdżać, może dojść do takiej sytuacji, gdyby się ta wojna źle skończyła dla Ukraińców, że Rosja będzie nas destabilizować, i będzie destabilizować naszą walutę po prostu pstryknięciem palca. No będzie wystarczy, wystarczy podnieść, nie wiem, jakąś gotowość na granicy i nagle będzie nam złoty, będzie nam nurkował, więc... W tym momencie znaczy zmienia się, zmienia się, ja to zawsze lubię powtarzać Keynesa: Zmieniały się dane, zmienia, zmieniają się po prostu warunki. W tym wypadku po prostu uważam, że stabilność zaczyna być czynnikiem, który w mojej ocenie przeważa. Aczkolwiek oczywiście to nie jest tak, że euro jest, bo wiecie Państwo na czym dowci polega. Kiedy PiS rozwala gospodarkę, to co się dzieje z walutą? Waluta słabnie. I kiedy waluta słabnie, to jest naturalny mechanizm korygujący i polski eksport staje się bardzo konkurencyjny, dlatego, że nagle zagranica może u nas kupić za swoją walutę dużo więcej, więc y, oni nagle przyjeżdżają i to się robi w ten sposób. Miziołek mówi inaczej, co prawda, pani Miziołek miała inną koncepcję. Ja... Zostawmy panią, panią profesor Miziołek, pani profesor Miziołek, dlaczego profesor, to jest pani, wiesz, znowu muszę tłumaczyć. Pani Miziołek, pani Miziołek to jest panią, która pracuje w czymś, co kiedyś było tygodnikiem wprost, a dzisiaj jest takim słupem ogłoszeniowym władzy. I pani Miziołek oprócz tego dostała fuchę wykładowcę na Uniwersytecie Warszawskim, stąd pani profesor Miziołek. I pani profesor, to jest taka niespecjalnie mądra pani od pisania i mówienia, która będąc kiedyś u Rafała Ziemkiewicza w programie, jako gadająca głowa, powiedziała, że. Płaczmy po tych firmach futrzarskich, które produkują te futerka, że im tam Jarosław Kaczyński wprowadzi zakaz zabijania zwierzątek na futerka, dlatego że one w sumie produkują głównie te futerka na eksport, czyli Polska nic z tego nie ma. I to jest, jest nagroda. Prawda, to powiedziała. I no Teraz mówimy o odwrotnej, teraz drodzy Państwo mówimy o tym, że osłabienie po prostu polskiej waluty, no, gdyby nagle wrócimy do tych futerek, jeżeli na przykład polska, Polskie, polska złotówka słabnie, nie wiem, 20%, to no to futerka się robi o tańsze o 20% dla nabywców z zagranicy. Więc nagle ich stać na to, żeby dokupić więcej futer. To jest ten naturalny mechanizm korygujący, którego przy, przestaniemy być beneficjentami. W momencie wprowadzenia euro. To jest trochę tak, że euro po prostu w tym momencie to jest taki bezpiecznik, to znaczy jesteśmy pozbawieni bezpiecznika. Posiadanie własnej waluty jest bezpiecznikiem. Szaleńc gospodarczych. Po prostu, jak przegniesz pałę, no to ci po prostu spada wartość waluty, która automatycznie poprawia ci konkurencyjność gospodarki. To było świetnie widać w 2008 roku w Polsce, kiedy był cały wielki kryzys i na przykład Słowacja miała wtedy u siebie, miała miała kryzys, miała spadek PKB, ale Słowacy, którzy mieli euro, zaczęli jeździć do Polski na zakupy, ponieważ tam było wyraźnie taniej, no bo u nich, u nich jak oni wprowadzili, to było właśnie albo to był 2008, albo 2009, jak oni wprowadzili to euro, to u nich nie, nie, było, nie było automatycznego spadku cen. Więc jak z kolei się w Polsce zrobił spadek cen, to nagle i, i Bałtowie, i tego zaczęli do nas przyjeżdżać, bo się zaczynało po prostu jeszcze bardziej opłacało robić zakupy. W tym momencie, jak się eksportuje jakieś produkty na zachód, to się jeszcze bardziej opłaca sprzedawać je za granicą. Prosta historia. Natomiast to kiedyś możemy pokazać, rzeczywiście na wprowadzeniu euro, bardzo uder... Sprowadzenie euro bardzo uderzyło w takie złe gospodarki, które posiłkowały się długiem, słabe gospodarki jak Grecja, jak Włochy. To jest po prostu, to, to było, to była taka kara, którym w tym momencie normalnie jedna i druga gospodarka, gdyby się posługiwały własną walutą, dostałyby po prostu już dawno premię wynikającą z zanurkowania osłabienia się własnej waluty, co z kolei też powoduje, to jest ten mechanizm, który zrobił PiS. PiS się chwali niską, relatywnie niską relacją zadłużenia do PKB, która wynika wprost z okradania ludzi podatkiem inflacyjnym, tylko tego ludzie nie rozumieją, że jeżeli ja miałem 100 tysięcy złotych na koncie, które było procentowane 1,2 punkty procentowe i nagle te 100 tysięcy złotych po trzech latach Straciło na wartości około 50%, bo dziś jest tak, że skumulowana inflacja od 2020 roku do początku 2023 wyniosła 44%. To do, gdybyśmy policzyli już do października, to spokojnie te 6 punktów procentowych gdzieś tam brakujące zgarniemy, czyli to jest 50%, czyli nagle nic tego, nicowego, ja jako obywatel posiadający 100 tysięcy złotych w banku, zapłaciłem, e, każdy kto posiadał, to jest właśnie, to jest to uniwersalne. Połowę ci zeżarła inflacja. Tak i to jest podatek inflacyjny i to jest to zadłużenie, e, które oni sobie zredukowali. Czyli każdy, kto miał 10 tysięcy, to ten zapłacił 5 tysięcy podatku, ten, kto miał 100, ten, kto miał 200, to zapłacił 100. To są takie pieniądze, bo ci, co mają miliony, no bo wiecie Państwo, no jak ktoś, oczywiście ktoś może powiedzieć, że gdybyśmy my o tym wiedzieli, no to powinniśmy, po pierwsze, w 2020 jeszcze nie było tych obligacji antyinflacyjnych, ale to są właśnie te Państwo, to są te historie, że on sobie kupił tego, bo on tam wpisywał, że będzie inflacja 3%. 3,5, a sam kupował obligacje blokujące pieniądze, ponieważ wiedział, że będzie ta inflacja. Kilka I członkowie minut. rządu niektórzy, i członkowie rządu również. Tak, to też jest, to też jest, to też jest rzecz, której się powinni, będą, się powinni się wytłumaczyć. Natomiast, bo mówiliśmy o klaunie. Tomku, on po prostu jest facetem, który żnie głupa, będzie żoną tego głupa, jeszcze przez jakieś 3,5 tygodnia. Będzie znaczy on, że ma definitywnie skompromitował się, wiesz kiedy? Skompromitował się wtedy, kiedy ogłosił. Po Dudzie Duda powiedział, że Ukraina jest topielcem, nie możemy pozwolić na dopielca, a Morawiecki nie myśląc zupełnie, nikt mu tego nie kazał, powiedział, że Polska wstrzymuje dostawy amunicji i, i broni na Ukrainę. To jest zresztą nieprawda. To jest nieprawda i powiedział, powiedział wszyscy się złapali za głowę. Jak to mógł powiedzieć premier Polski? jak to w ten sposób mógł, mógł to zrobić. I, I to już jest taka, taka równia pochyła, bo wiadomo, że co innego Morawiecki mówi w Polsce, to innego mówi jadąc i rozmawiając z, z szefami państw europejskich. Jest skompromitowany. Na, na niego tak patrzą. No a w Polsce oczywiście no, no cała ta, ta misja i ta... Szanowni Państwo, człowiek, który dbałby o swój wizerunek, nie podjąłby się tej, 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 tej misji po to, żeby zapewnić wszystkim dalej te... te Dwadzieścia parę dni, jeszcze betonowania i złodziejstwa. A on to robi bez problemu. To jest bez, bez obciachowiec, tak to się mówi. Wychodzi on, sformułuje rząd. Pyta się ostatnio, moja, moja ulubiona dziennikarka, pani Johanna Dobroszkorasz, pyta się go, z kim skompletuje rząd? Chodzi, oni chodzą sztywni, że dalej trwają. Wychodzą ci ludzie z posiedzenia Rady Ministrów, dziennikarze się ich pytają, oni się dzierżą. Kaczyński wychodzi i mówi, że nie wie, czy dostanie propozycję, czy będzie, czy będzie wicepremierem. No, szanowni Państwo, zgodził się na to, że Kaczyński siada u, u, u szczytu tego, tego, tego stołu w Urzędzie Rady, Rady Ministrów. No, szanowni Państwo, razem z Morawieckim. No, to już są takie rzeczy, które wszyscy zapamiętamy. To, to wszystko, to już są, być może to, to nie wpływa akurat już tak bardzo na na same mechanizmy gospodarcze, ale to będziemy pamiętać, jak on się zachowywał, jak to wyglądało. Te bzdury, te opowiadanie, że on wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, no, te, te, idio te idiotyzmy, opowieści, no, jak, tym, że, 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 że jako młody, młody, młody chłopak walczył, że no, tak. rzucał koktajlami mołotowa w radiowozy, że był tak istotny, że, że go ubescja woziła, kazała mu kopać grób. No, no. O, o czym mógł powiedzieć? Mógł powiedzieć o tych różnych pan, Paniach Tatych, chociaż też wszystkich nie znał. No, no to tak, to, Szanowni Państwo, no, także to, to, jest, to jest taka a metoda, a metoda. kompromitacja. Tak, to jest, to jest kompromitacja. No jedno rzeczywiście, no zobaczycie, bo my od, od dawna powtarzamy i to, co Janek powiedział, dopiero wyjdą te rzeczy, które tak. Tutaj zrobili w gospodarce. Ja cały czas czekam i to zawsze, zawsze o tym mówiliśmy, na takie dogłębne sprawdzenie rządowej agencji, agencji rezerw strategicznych. To jest Paśnik Dworczyka i Morawieckiego, szanowni Państwo. Oni zwiększyli budżet w rządowej agencji no, dziesięciokrotnie. Zobaczycie Państwo, co tam się działo i jak to wyglądało. Przypomnijcie sobie to, co żeśmy mówili tyle czasu. Robiono wszystko, żeby tam nie móc tego, tej agencji dokładnie sprawdzić. Ze względu na tajności, ze względu, bo to na wypadek wojny zbiera, bo daje. Żeby... A propos Tomku, a propos Klaunów. Mm. E, tutaj trzeba muszę przeczytać wpis pana posła, znowu pana posła Krzysztofa Brejzy. Uwaga, dziś 11 miesięcznica odpalenia granatnika przeciwpancernego przez pisowskiego <laughs> Brawo, panie Brazy. Tak, jestem pewien, że niebawem poznamy jeszcze okoliczności mataczenia w tej sprawie. No, my chcielibyśmy przesłuchać pana Macieja Wąsika, o którym policjanci z Komendy Głównej Policji poinformowali nas, że był obecny na miejscu zdarzenia. Natomiast uwaga, tutaj też uwaga, ponieważ tam były ploty, że, że tam były różne preparaty spożywane, to tego nam nie potwierdzili absolutnie, natomiast mówili, że absolutnie był tam z nim. Z nimi. Natomiast e, i też oczywiście nie do, wysłaliśmy pytania dziennikarskie, nie dostaliśmy odpowiedzi po jakimś czasie nieregulaminowym. Dostaną nam odpowiedź, e, który uwaga jeden z policjantów, ale odpowiedź brzmiała w ten sposób, że e, prosimy w, czy, wsłuchać się, wiecie państwo zostają pytania dziennikarskie, czy było obecne, czy te odpowiadają, że proszę wsłuchać się w to co mówi komendant, który już to powiedział publicznie. Czy że, że, że nie, w domyśle, że nie było. To wiecie Państwo, to są takie no. bardzo ciekawe odpowiedzi na pytanie. E... No jest osobą poszkodowaną tym Janek, no, to jest jasne. Jest, <laughs> szanowni Państwo, to, że on jest osobą poszkodowaną, jeszcze raz, Szanowni Państwo, o ile odpalenie tego granatnika to było przestępstwo, ale tu można mówić, o nie wiem, o wypadku, no bo wciąż chce mi się wierzyć, aczkolwiek jak to pokazał... Y... Pan Radosław Sikorski, jak wygląda taki granatnik, ile wymaga zachodu i determinacji, żeby go odpalić. To wiecie państwo... Ale Janku, to dokładnie, masz albo pełną rurę, albo pustą rurę. No prosta sprawa, no to wiadomo. No. no i ja, wiecie Państwo, no i, no i, no i, no i ja, ter... ale, ale abstrahując od tego, to tam jest przestępstwo, za które oni wszyscy bekną. I za to, drodzy Państwo, powinni beknąć znacznie, moim zdaniem, bardziej niż za e, odpalenie tego. Dlatego, że to jest brak szacunku dla prawa. Czyli mamy tak, naraże... nieudzielenie pomocy ofiarom, narażenie ich życia i zdrowia. Bo przecież oni nie wiedzieli, w jakim stanie są ludzie, którzy... Przecież on jest lekarzem. On nie wie, czy niewezwanie pogotowia nie mogło kosztować kogoś życia. Nie wie tego. To wiecie Państwo. Może jakiś wylek po, podpęczynkowy i na grę my, On tego nie wie. Automatycznie po zrobieniu takiej rzeczy bierzesz, wzywasz pogotowie do wszystkich zainteresowanych, jest to naturalna rzecz. Druga, wzywasz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wszystko, co od tego momentu zaczęli robić, to było już mataczenie w sprawie. Mamy to jest kompromitacja Morawieckiego między innymi, też, to jest Morawieckiego. Bo Morawiecki ma 231, tak. że, jako, że jako premier, że jako premier, to też jest klaunem, oni są wszyscy klaunami i Mariusz Kamiński i uwaga Maciej Wąsik, no ale Wąsik jak był tam z nim, no to co ma zrobić? Co ma zrobić? To... Pod hasłem to. Niektórzy ja, pan... mówią, że mu się przycić z napadówką pomylił. Tam jest safety fire, przecież to inaczej. Tak, Napadówka to jest ta, lika, tam. Ta, ta. Ma... Mówmy się, że, wiecie Państwo, tak mu się pomylił, że, że operatorzy, którzy no, byli źródłem naszych informacji, yy, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, to sobie sam wąsik szuka, nie no, żartuję, No bo wiecie Państwo, no, wyobraźcie sobie wzburzenie ludzi, którzy siedzą w jakimś centrum i słyszą, że zaraz tu się zrobi niebiesko, chłychę, chłę, chłe, dobra polej. I, i, I wiecie Państwo, no facet wciska, e, traktuje, traktuje guzik, e, który dostał, e, który ma ratować życie. E, wiecie Państwo, wyobraźcie sobie sytuację, że on by rzeczywiście oficer monitorujący wysłał, tą, e, wysłał ten zespół ratowni, ratowniczy do wąsika i że przez to osoba, która naprawdę potrzebowałaby pomocy nie dostałaby jej, albo dostałaby jej później wyrządzono by jej krzywdę. Co u kompletnie bez żadnego instynktu yy, takiego odpowiedzialności za państwo. Dla nich to jest, dla nich państwo to jest okazja, żeby się nażreć za państwowe, żeby sobie poupychać rodziny, żeby sobie uwaga Poniszczyć wrogów za państwowy. Oni kompletnie nie zajmują się tym. My jesteśmy jednym wielkim pośmiewiskiem państw, w tej chwili służb, po prostu krajów. Miejski publicznie ogłaszał, że do niego zadzwoniła szefowa wywiadu USA. Szczęśliwy był, że do niego zadzwoniła. Wszystkim ogłosił to, że, że rozmawiała z nim właśnie. No. Szanowni Państwo, to jest. A wszyscy się nabijają, że Kamiński to z nasi koledzy się i Tomka bardziej się nabijają. Wszyscy, że po prostu ogłosił, że w ten sposób, że Amerykanie posiadają tak doskonały wywiad, że wiedzieli kiedy zadzwonić, żeby był w stanie odebrać słuchawkę. <słuchawki> <słuchawki> Więc. To prawda. No Janku, no sama, sama kompromitacja, szanowni państwo, Mo Morawieckiego w relacjach z no, no Zgadzał się na to, że miał w swoim rządzie, którym tutaj przez tyle czasu miał Ziobre, który z niego chpił. Nazywał ich miękkiszonami. Ja I on dalej siedział, bez honoru, siedział, facet i, i, i dalej tak funkcjonował. No. Tylko po to, żeby miał y, przez pewien czas Sasin, który miał bardzo wysoką pozycję. Później oni on te, wszystkie, te wszystkie awantury y, związane z y, wyłączaniem Sasina, z obajtkiem. Szanowni Państwo, no, człowiek, który był z każdej strony atakowany, y, postponowany, a tutaj, tutaj tylko, tylko y, on administrował. W Urzędzie Rady Ministrów, a na koniec, na koniec okazało się, że Jarosław Kaczyński usiadł u, wezłowia, u wezgłowia stołu, który pokazał mu, że w zasadzie to, to, to ja jestem najważniejszy, no a ty siedź sobie jeszcze Morawiecki, usiądź sobie jeszcze koło bo możesz. kompromitacja klaun, po prostu klaun. I teraz otrzymał misję, z której opowie nam po 23 listopada, że on musiał doczekać, dlatego wziął tą misję, bo, bo, bo rozbiory nastąpią. Genialny Jarosław powiedział, że będą rozbiory. Unia nas tutaj, tutaj w tej chwili już już skończy, i nie wiem, kto się rzuci, jako olej Jarosław, ale Jarosław jest przyzwyczajony się kłaść na brzuchu bardziej niż na plecach, także to nie wiem. Chociaż na brzuchu już teraz nie może, chyba. Nie, nie, już nie, zostawmy to, bo wiem, wiem że już się będzie się denerwował, u ani przejść także ja już nie będę wchodził w te szczegóły. Także, szanowni Państwo, to, to jest kompromitacja. Wszyscy, wszyscy z Państwa zdajecie sobie z tego sprawę. Lubię czytać Wasze komentarze, bo to są bardzo celne. To, to ludzie to widzą, ludzie to rzeczywiście widzą, a on nic. Zadają mu pytania, patrzą. Nie ma żadnego wstydu, to wszystko jest nacechowane zarabianiem pieniędzy. Tak, czy zarabianiem tego, nie nazywaj tego zarabianiem pieniędzy. Janku, ukrywanie majątku, ukrywanie to, majątku żony. Tak, ale to nie jest zarabianie kasy. To złodziejstwo, jest Złodziejstwo, to jest złodziejstwo, znaczy, Jan, to nie, złodziejstwo. To mówimy, mówimy teraz o sytuacjach takich, w których ludzie, w ogóle, szanowni Państwo, sytuacja, w których e, oni wszyscy idą do spółek kabu Państwa. Będziecie mogli no. Państwo zobaczyć. Nie mówię o Morawieckim, mówię o swoim pisie. to jest złodziejstwo. Tak. Znaczy tak, oni, to jest tak, że oni się przesiadają. Ja mówię, że możecie Państwo zobaczyć ten wyścig ludzi, którzy po prostu w tej chwili myślą, wiecie Państwo, nie mogą się doczekać po prostu, żeby brać, nie mogli się doczekać, żeby brać te pieniądze, teraz, teraz nie mogą po prostu przestać, nie mogą dla nich myśleć o tym, że wiecie Państwo, to jest tak, że pracę straci nie tylko, nie tylko ja stracę pracę w szczulni TVP, ale żona wyleci, no bo zobaczcie, taki Adrian Klarenbach, no to u niego będzie tak, u niego będzie on bezrobotny zaraz, no nie ma co do tego dwóch zdań. I będzie bezrobotna jego małżonka, która jest w spółkach Skarbu Państwa. To jest taka prosta historia. No, takie sama, taka sama historia grozi Piotrowi Nisztorowi, który, którego małżonka jest w PKN Orlen. On pracuje w TVP, w TVP. No, oczywiście on ma jeszcze pracę w Gazecie Polskiej i, i w tym holdingu Tomasza Sakiewicza i w Telewizji Republice, ale tam przestaną płynąć pieniądze, ze spółek Skarbu Państwa, więc nie wiadomo, jak się z takiego będzie dzielił tą kasą, którą dostanie. Bo wiecie Państwo, tam nagle, tam nie ma sprzedaży, tam nie ma dochodów, drodzy Państwo, to nie jest żadne dziennikarstwo, jeżeli ono jest utrzymywane z pieniędzy władzy. Władza, wiecie Państwo, to jest zawsze, dlatego ja, kiedy zostałem w 2009 roku, Zostałem szefem tych programów informacyjnych i oczywiście zostałem nim w wyniku porozumienia polityków. I nie mało dla te, dlatego ja po prostu, żeby być uczciwym wobec tego, mówiłem, że jestem ministrem propagandy. No bo może, możemy sobie, mogłem sobie mówić, że jestem łagodnym ministrem propagandy, ale szacunek dla odbiorców i widzów wymagał tego, żeby podkreślić tego, że jestem wyborem polityków. Że tu nie ma, wiecie państwo, to, 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 to że... Za czasów Platformy Obywatelskiej te media były po prostu dużo bardziej obiektywne. To przechył w kierunku władzy był dużo mniejszy, że opozycja mogła przyjść, normalnie pogadać, że telewizja mogła zrobić materiały uderzające w, we władzę. No wiadomo, że oczywiście... No, telewizja publiczna nie jest tak, nigdy tak drapieżna jak telewizje prywatne mogą być ale mogła. Pojawiały się tam materiały krytyczne. Ja w ogóle, wiecie państwo, jestem zwolennikiem tezy o bardzo dużym, o tym, żeby bardzo mocno przemyśleć. Ja jednak jestem liberałem i dla mnie rząd posiadający własne gazety, własne media, to wciąż mi przypomina nastolatka z kluczykami do samochodu i pełną flaszką i pełnym barkiem flaszką jedną, pełnym barkiem flaszek. Wieś... W USA nie ma publicznej telewizji. Nie, bo to jest właśnie to, że to jest tak, że część nastolatków będzie odpowiedzialna i część po prostu będzie chodzić piechotą, część będzie używać tego samochodu, bo ma prawo jazdy i będzie się trzymać od alkoholu, ale będzie część takich, która zawsze się weźmie, najpierw opędzuje barek, a potem pójdzie sobie pojeździć. I to jest wiecie państwo dopóki kolejne rządy to PiS teraz przegrał. Teraz będzie naprawianie państwa, ale myślmy już o kolejnych latach, o kolejnych pisach, może tego pisu uważam, że już nie będzie, ale kiedyś się może pojawić się coś nowego, z jakimś młodszym. I dla mnie istnienie tego typu szczekaczek jest bardzo niebezpieczne, gdyby PiS nie miał TVP. Nie byłoby mu tak prosto utrzymywać władzy dłużej niż cztery lata. Po Wiecie, zamknięciu szczujni pis się kończy. Zobaczycie państwo. Ja Tą konik jej nie zamknie, ona, ona, ona się zmieni. Ona się po zmianie, od... po, zmianie, tak, po się, zmianie, ona się odszczujni, to znaczy zaczną tak? normalne wiadomości te wiadomości zacz zaczną docierać do ludzi. Zostanie pokazany mechanizm manipulacji, ale wiecie państwo, to, jest, to będzie porównywalne do tego, co się wydarzyło w latach 90., kiedy nagle te wiadomości zaczęły pokazywać rzeczywistość zupełnie inną niż pokazywano w PRL-u. Natomiast wiecie państwo, ja pamiętam te PRL-owskie wiadomości, zresztą one lecą sobie na TVP Historia i można sobie było porównać, że po wielokroć, y y komunistyczni y żurnaliści żeby dla odróżnienia od dziennikarzy, byli bardziej powściągliwi w atakowaniu opozycji niż y, y, funkcjonariusze PiS-u. Mnie naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że ktoś na przykład uważa, że można wyprać Magdalenę Ogóry. Magdalena Ogórek może zostać teraz byłą gwiazdą TVP, która się specjalizuje w dziennikarstwie historycznym. Janku, ja często rozmawiałem z cenzorami, bo jeszcze cenzura była od 1989 roku, tam w czas. Cenzorzy to byli. To Wsipi ludzie, naprawdę, a teraz nie ma kogoś takiego. Ale to Mega inteligencji to wciągli ludzie, tak. cenzura, to mówię zupełnie serio, ona pomagała niektórym artystom trzymać poziom. Bo cenzura tak. kasowała nie tylko za, za rzeczy niecenzuralne, za tego, Groźne że... dla systemu. Tak. Nie tylko, oni też kasowali rzeczy, które. Głupotem. głupotę miernoty wyrzucali. Miernoty. Nie, to, są ten, to są ten słynny tekst, drodzy Państwo, że dowcip, który cenzor zrozumiał, zasługuje na, na konfiskatę. I, I to jest to jest. To jest no. Zresztą ty sam miałeś z długimi cenzorami do czynienia z naszych tych ludzi. Wiesz, jak. Wiesz oni. Naprawdę. To no, no wiecie państwo, no, to jest była praca polegająca na czytaniu y, dzieł wybitnych. No więc. Tak. Y, to jest. Y, to, jest y, to jest. W każdym razie, szanowni państwo, no dobrze, to już tak na koniec. Mm. Historia ekspert y, polecam. W dobrych kioskach, w dobrych empikach, e, o tym e, sekret mądrości Żydów, jak religia stworzyła geniuszy, sprawa jest bardzo prosta. Wśród Żydów od ponad 2000 lat jest, jest obowiązek nauki czytania, pisania i liczenia. Przynajmniej mężczyzn. W czasach, kiedy wszyscy orali, kiedy gospodarka była oparta na roli i kiedy nawet Żydzi się trudnili rolą, to uwaga, mieli najbardziej wykształconych rolników na świecie. I to była taka inwestycja, która po iluś setkach lat. Przyniosła benefit w postaci tego, że gdy się zaczęło budować, uwaga, muzułmańskie imperia, pierwsze, które się zaczęły tworzyć, potrzebowały urzędników do obsługi. Nagle się okazało, że jest nacja, która ma ludzi, którzy umieją czytać, pisać i liczyć. I to był ten właśnie tutaj ten, ta, ta premia po wielu set latach, wynikająca z tego, że uczyni się regularnie czytać, pisać, liczyć ponad 2000 lat temu. Dla zrozumienia przepaści, Trzeba przypomnieć, że w Europie to powszechna nauka czytania, pisania to jest początek XIX wieku i to są plusy, a później to są dopiero lata. To jest XX wiek. Przypomnijmy, że w Polsce, która odzyskała niepodległość, poziom analfabetyzmu przekraczał 30 parę procent. Analfabetyzm został zlikwidowany dopiero po wojnie. Taka ciekawostka, drodzy Państwo, tak tytułem jakości demokracji, w pierwszych wyborach w 1919 roku do polskiego parlamentu, w którym brali udział w dużej części analfabeci, było mniej nieważnych głosów niż w naszych wyborach, tych, które teraz o, o temacie, który będzie Ci bliski i ciekawy, do Wąsika. Wąsik. Co zrobiłeś? Zobacz. I to jest, to się tyczy do ciebie, bo ty żeś tak, tak zrobił właśnie z policją. E, możemy przeczytać w Onecie. Zaskakujące słowa o ulicy Brzeskiej. Sam się tam po nocach nie szlajam. Podczas spotkania na Pradze Północ padły pytania o sytuację w rejonie bazaru i ulicy Brzeskiej. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że ulica jest opanowana przez gangi narkotykowe. Wiem, że jest to miejsce newralgiczne. Sam po nocach się tam nie szlajam. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja bezpieczeństwa w tym miejscu jest wyjątkowa. Policja też zdaje sobie z tego sprawę, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wąsik. Usłuchaj. Janek tam się wychował i chodził do szkoły. Było tam bardzo ciężko. Ja, ja jakby ci powiedzieć, naprawdę też i, i, i na Brzeski, i na Stalowej, i tam na tych wszystkich okolicznych miejscach robiłem, chodziłem. Można było funkcjonować. Jeżeli ty doprowadziłeś do tego, że ludzie nie mogą chodzić po ulicach, ponieważ ty albo powywalałeś dobrych z policji, dałeś plecaki, które albo się z nimi bratają, albo, albo się ich boją, to tak to wygląda. Taki dusiciel to jest, jest rewelacyjny, żeby panią posłankę zrzucić do radiowozu, żeby bić się z lotną brygadą opozycji. Masz tyle tych, 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 tych ludzi, którzy na miesiączkach Kaczyńskiego stoją. Jaki to jest problem zrobić porządek wokół Różyca? Wiesz co, w 89 roku taki mój, mój kolega, który był w Wydziale Zabezpieczenia Czyli w tym dawnym kont kontrterorze e, e, już, już wtedy policji, no za to, że był taki, no to, to nie, to był, był krnobryny chłopak wyleciał i został zdegradowany, został, został e, e, dzielnicowym na w, w jego rejonie był Baza Różyckiego. Jacek sobie naprawdę radził, wziął innych ludzi, miał tam szacunek. To nie jest problem, żeby poradzić sobie z tymi ludźmi od narkotyków. Panie Szaskowski, panie, panie prezydencie, jeżeli pan by był uprzejmy, ja, ja nie, ale pan się umówi z Jankiem czy ze mną. Niech pan da mi 30 dni i będzie pan mógł tam w nocy z portfelem chodzić na środku i dzień dobry. Jaki to problem jest? Po prostu wąsik, ty, ty, ty tak funkcjonujesz. Janek... Kiedyś jest... wypra twoja wyprawa jako dziecka inteligenckiego tam do szkoły to było, to było rzeczywiście jak, jak przez zieloną strefę. <śmuszczam> w, w, w w było, były, 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 były tam, drodzy Państwo, były tam problemy. w latach 80. to a jeszcze tylko mimołeś stalową, stalowa jest po drugiej stronie Torów. Natomiast ta. wiecie Państwo, to jest tak, że ze stalowej to były problemy, żeby wrócić czasami, bo tam, 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 można, było zniknąć, tam można było zniknąć Ten rejon był nazywany trójkątem Bermudzkim. Trójkąt Bermudzki, módzki, tak, bo ludzie znikali. Tak. <śmuszczam> To, nie to, że tam znaleźli pobitego, po prostu wszedł i zniknął. Był niemal, zjedli go. Tak. Natomiast to, wiecie państwo, jest zabawne do momentu, w którym nie jest się ten... Nie tam ludzie jest... mieszkają, wiesz, tam dużo, dużo Nie, ale jest teraz... Wziomek, teraz to jest tam luzik, naprawdę. To jest to, to co się działo, drodzy państwo, ten... Natomiast to, to, to jest najbardziej zabawna, ale to, 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 to kiedyś na inną historię. W każdym razie... Z hi, z to historii. spowodował wąsik i te, te, te działania policji. Nie, nie, bo nie, bo, nie, no bo to jest, wiecie państwo, to jest teoria stłuczonej szyby. No jak widzisz, że wąsik pilnuje bezpieczeństwa, to oni się rozochacają. No, dla wąsika priorytetem jest trzymać policjantów albo ludzi, bo przecież ostatnimi czasy pilnowała mnie policja, jak widziałem. Mam ją nawet gdzieś sfotografowaną, gdzie używa się ludzi po prostu zupełnie do działań politycznych. Robi się z nich po prostu polityczną bezpiekę. Policjant, który zamiast ganiać właśnie handlarzy narkotyków, zajmuje się po prostu sprawą. Krok... Swiedzą kołodzicaka po ulicy. Krok, krok, tak, krok tak. no, przed pana Michała Kłodziczaka Ludzie, którym się uszkadza priorytety. Ale szanowni Państwo, bo na szybko jeszcze historia o łojancie, trochę ze starsza, z czasów, przypominamy, łojant, podwładny, protegowany Mariusza Kamińskiego, człowiek, który po prostu non-stop za tej władzy bywało, przyłaził nawalony. I teraz mówimy o historii, kiedy był jeszcze człowiekiem, kiedy był jeszcze dyrektorem jednego z ważniejszych wydziałów. Przyszedł tak nawalony, że już na bramie e, przy wejściu zgarnął go główny naczelnik e, ochrony ówczesnej, pan pułkownik Michał. Pozdrawiamy który no, nie doprowadził do tego, żeby on wszedł, no przewidując, że może się gdzieś e, po prostu pójść spać, bo tam drodzy Państwo były już takie, to, tam była taka patologia, że mówię, mieliśmy o defekacji na terenie, o zażeganiu się, o leżeniu po prostu przez jednego z dyrektorów, to jest to z to poziom PiSu. Może wychował się wśród kwiatów, lubi kwiaty, lubi doniczki, nie chciał, żeby coś się zniszczyło. No to Tomku, to jest nie, to jest małe, to jest małe miki, ja mówię o tym momentach, gdzie on tam leżał po prostu w ekstremum, gdzie nie zdążył do doniczek. Na tej klatce schodowej z tyłu, tak w okolicach, tam no to więc, mu zdjęcia zrobili. więc tak. teraz uwaga, widząc ja w jakim jest stanie, wziął furę i wywiózł go do domu. No i teraz, drodzy Państwo, Panie Michale, jest pytanie od wiewiórek. Czy od tego czasu jest jakaś cerata w autach służbowych, czy tam jakieś pampersy dla dorosłych na takie wypadki są na ochronce? Więc wiewiórki dopytują. Panie Michale, to, 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 to wiecie, Panowie, gdybyście chcieli... Niektórzy wiedzieli, że trzeba u niektórych szefów mieć drugi garnitur. Wiesz, Janu, u niektórzy mieli garnitur do przebrania. Tak, państwo, polecamy wszystkim wiewiórkom, drodzy Państwo, nowym, ten... Żartowali, że że jednemu to, to ten garnitur, to w smyku by trzeba było kupować, ale to tak już No to prawda, wiecie państwo. To już ważne. z mundurka szkolnego, już nie ma. Ale, że, nasi że nasi dyktatorzy po prostu muszą się ubierać w smyku. To jest, drodzy państwo. To... Szanowni państwo, do zobaczenia.